Dakar kojarzy nam się z rajdami samochodowymi. Przemierzać można przez pustynię terenowym samochodem, quadem czy motorem. Natomiast Mateusz Andrulewicz, którego mamy tutaj w naszym sklepie, przejechał do Dakaru na rowerze, na kodze World Traveler. Tak Cześć, jest. Mateusz. Cześć Maćku. Cześć, cześć. A Mateusz wybrał się na tą wyprawę jakiś czas temu, wrócił do nas niedawno i chciałby nam o niej opowiedzieć. Powiedz, skąd pomysł na wyprawę i czy ty w ogóle jesteś osobą związaną z podróżami? Jaka jest twoja historia? To znaczy tak, po kolei w takim razie. Jeśli chodzi o genezę tej wyprawy, to geneza była dość spontaniczna. Mój przyjaciel, z którym jechałem już poprzednią wyprawę, zaprosił mnie tak troszeczkę, żebym mu współtowarzyszył podczas podróży przez Afrykę Zachodnią, więc z tego względu padło na Dakar. Natomiast jeśli chodzi o moją jakąś tam historię rowerową, to nie jest ona zbyt długa. Wcześniej jechałem już tego typu wyprawę, trochę dłuższą i na innym rowerze z Polski do Sudanu. No a później przez jeden sezon pracowałem tutaj z Wami w rowerach stylowych na Świdnickiej we Wrocławiu, więc gdzieś tam też przez ten jeden sezon miałem okazję nabrać doświadczenia jakiegoś takiego podstawowego w kontekście ogarnięcia tego roweru na trasie. To była taka duża zmiana też w stosunku do tej poprzedniej wyprawy. Natomiast ogólnie nie jestem jakimś tam wielkim rowerzystą, nadal się dużo uczę. I ta wyprawa zresztą teraz z Wrocławia do Dakaru, czteromiesięczna, była też dla mnie tak naprawdę jedną wielką lekcją, podczas Nauką, której dokładnie. nauczyłem się bardzo dużo zresztą. Pamiętam, jak się poznaliśmy tak naprawdę i zatrudniłeś się w rowerach stylowych po to, żeby się również nauczyć czegoś. Dokładnie taki był cel. Jesteś turbo optymistą i jakby ten optymizm, dodałeś tego optymizmu do naszego sklepu, jesteś pozytywną postacią, natomiast przyszedłeś tutaj w ściśle określonym celu, żeby się przygotować do kolejnej wyprawy, żeby Dokładnie lepiej tak. poznać rower. Znasz go teraz już dużo lepiej, wiesz, jak rower naprawić. Natomiast takim stricte rowerzystom zawsze mówiłeś, że nie byłeś, pomimo tego, że przejechałeś bardzo dużo kilometrów. Tak. Czyli zakładam, że nie trzeba być rowerzystą, żeby podróżować na rowerze. Chyba można tak to powiedzieć. Chyba tak, no. I Powiedz. powiem ci, że chyba jeszcze nadal bym się nie nazwał rowerzystą. Może jak już wypróbuję wszystkie możliwe style podróżowania rowerem, to w końcu powiem, że tak, jestem podróżnikiem rowerowym. Ale jeszcze chyba bym się nie zamknął w tej pigułce. Okej, okay, bo No. tak naprawdę jakby rowerzystą jest każdy, kto używa No roweru, a tutaj w tak. zasadzie odnosimy się do sformułowania podróżnik rowerowy. Tak. Natomiast tutaj jeszcze wtrącę się, jest jeden ciekawy niuans, że widzisz, zupełnie przypadkowo, chcąc się gdzieś tam nauczyć mechaniki i naprawiania roweru, tak, trafiłem do sklepu, o czym nie wiedziałem, aplikując tutaj, który sprzedaje jako jedyny sklep w Polsce rowery od Kogi, a ja Aliego, który współprojektował ten rower z Kogą, spotkałem podczas mojej poprzedniej wyprawy w Egipcie, więc to w ogóle był jakiś totalny łód szczęścia i miałem okazję troszeczkę poznać te rowery od podszewki, a jest co poznawać, bo rowery są po prostu naprawdę fajne, wysokiej jakości i chyba nie aż tak rozpowszechnione jeszcze w Polsce, prawda? W Polsce na pewno nie, natomiast rzeczywiście na Jak świecie wielu najbardziej. podróżników jeździ na kodze World I Traveler. to To już od jest, wielu lat. tak, No. dokładnie, to Ameryka Południowa. Mówił też o tym Mateusz Waligura, który był niedawno, też zresztą jest w trakcie podróży na kodze. Natomiast ciekawe jest też to, że ten świat się tak przenika. Jesteś na wyprawie Tak. i w Sudanie spotykasz gościa, który Tak. współprojektował rower, na którym ty byłeś w Dakarze. Tak. Powiedz mi o samej wyprawie. Czy ty się do tej wyprawy w jakikolwiek sposób przygotowywałeś, bo to na pewno interesuje osoby, które
które nas oglądają. Okej. Odpowiem na to pytanie tak trochę na dwa sposoby. To znaczy, po pierwsze, stricte nie przygotowywałem się do tej wyprawy i w teorii taką wyprawę rowerową można zrobić bez przygotowania. Mhm. Natomiast to też nie jest takie proste, bo z drugiej strony przygotowywałem się do tej czteromiesięcznej wyprawy do Dakaru przez te poprzednie 15 miesięcy jadąc do Sudanu i tak naprawdę teraz jadąc na tą wyprawę, pomimo że jechałem na rowerze, który, no popraw mnie tutaj jeśli się mylę, ale tu chyba jest udźwig 130 czy 180 kg. 80 no kg, dokładnie. No właśnie, tak. Więc jakby pomimo, że jechałem na rowerze, który naprawdę może udźwignąć bardzo duże obciążenie, to na przykład na tą wyprawę spakowałem się dużo lepiej, tak? I to były lekcje, które gdzieś tam... Dużo lepiej, czyli dużo lżej? Nie do końca, bo czasami w tej branży outdoorowej lżej oznacza, że po prostu kupujesz droższy sprzęt, ale dużo lepiej chyba w takim sensie, że dużo lepiej znałem swoje potrzeby. I wiedziałeś, co zabrać dokładnie, ze sobą. Dokładnie tak. I wiedziałem też na przykład... Okej, bierzesz na przykład koszulkę, to jest dobry przykład, tak? Możesz wziąć jakąkolwiek koszulkę, ale ja już wiedziałem, jakie dokładnie wziąć koszulki, żeby łatwo było mi je prać i żebym nie musiał ich brać za dużo, tak? Okay. Więc to mi gdzieś tam pozwoliło obciąć liczbę koszulek. No i to są takie niuanse, takie banały, które gdzieś tam finalnie, jak dodasz, powodują, że jesteś fajnie i lekko spakowany, tak? Więc odpowiadając teraz na twoje pytanie odnośnie przygotowań, bezpośrednio nie przygotowywałem się do tej wyprawy i tak naprawdę w 2 tygodnie uzgodniliśmy, że ja na nią jadę, tak. Bo nie było wcześniej takiego planu. Natomiast no, te przygotowania tak naprawdę trwały bardzo długo, tak? I to było gdzieś tam zbieranie doświadczeń, także zbieranie doświadczenia w sklepie z obsługą tego roweru, prawda? No, czyli taką podstawową. Czyli faktycznie nie byłeś, że tak powiem, zupełnie świeżą osobą, która z marszu wsiadła na rower i pojechała do Dakaru? Poprzednio tak było, teraz nie. Okej, okay, no. Bo chciałem powiedzieć, że bo tak nie dałoby rady zrobić, a jednak dało Wiesz. Radę tak zrobić jadąc do Sudanu. Trochę tak, chociaż też o tym rozmawiałem z Piotrkiem w odcinku podcastu rowerowego, że zawsze to da radę zrobić, ale pytanie, czy z tego nie wyniknie bałagan. I wtedy na tej wyprawie do Sudanu, no to finalnie ona się skończyła w trochę taki, można powiedzieć, no nieprzyjemny sposób, bo gdzieś tam była choroba, zamieszanie, tak? Więc wiesz, wszystko zawsze da się zrobić, tylko pytanie jeszcze, jak to zrobisz, tak? Okej, okay, to powiedziałeś o bałaganie, to powiedz, czy na tej wyprawie był jakiś bałagan, czy jednak było to, no, czy była to wyprawa poukładana? Myślę, że finalnie poukładana, bo biorąc pod uwagę, że jedziesz 7,5 tysiąca kilometrów przez, nie wiem, 6, 7, 8 krajów może, tak? Zmieniasz kontynent, jedziesz do Afryki, która też jest zupełnie inna niż Europa, ma zupełnie inną dynamikę, jest dużo więcej takich nieprzewidywalnych czynników, szczególnie jeśli nie jesteś tam na co dzień, no to biorąc to wszystko pod uwagę, finalnie wyprawę zakończyliśmy, bo jechaliśmy w trójkę, zakończyliśmy w tym terminie, który sobie zaplanowaliśmy na początku, tak? Nic po drodze się złego nie zdarzyło, wszyscy jakby dojechali cali i zdrowi. Więc wydaje mi się, że finalnie właśnie to jest też to doświadczenie, tak? Tą wyprawę udało się gdzieś tam skończyć w taki dość gładki, łagodny sposób. Wiadomo, że było mnóstwo przygód po drodze, tak, ale bez jakichś większych niespodzianek. Dokładnie tak. Powiedziałeś, że jechaliście w trójkę, ale tak naprawdę wyjeżdżałeś z Wrocławia sam. Tak. Spotkałeś się z pierwszym kolegą... Łukaszem w Barcelonie. Okay. Później przez Hiszpanię jechaliśmy momentami razem, momentami osobno, bo też mieliśmy troszeczkę różne trasy. Natomiast Łukasz też mnie zaprowadził w różne ciekawe miejsca, bo namówił mnie, żeby wjechać World Travelerem na tak naprawdę najwyższą, można powiedzieć, drogę rowerową, drogę asfaltową w Europie, na szczyt Pico de Veleta w Hiszpanii pod Granadą. Pamiętasz, jaka to była wysokość? Wysokość nie, ale pamiętam, że to było 47 km ciągłego podjazdu i zajęło mi to cały dzień. Czyli jak przestawałeś pedałować, to cofałeś tak, się. Tak, tak. I cały czas jazda pod górę. 47 tak. km, no tak, to jest no. Dużo. Sprawdzimy, napiszemy, jaka jest wysokość tej. Sprawdzimy, tak. Dokładnie. No i szczyt był oblodzony. Okay. Nie? Więc no koga była na lodzie normalnie. Musiało być wysoko. Tak. Tak. Okay. Więc jakby z Łukaszem się spotkaliśmy w Hiszpanii, natomiast później jeszcze w Maroku czekał na nas Ben, to właśnie ten przyjaciel, z którym jechałem podczas poprzedniej wyprawy przez Irak, Iran i później Emiraty. No i z Benem tak naprawdę i z Łukaszem już dojechaliśmy do końca, do Dakaru. Okej, okay, super. Czyli z Benem spotkaliście się już w Afryce, podróżowaliście razem.
Spaliście oczywiście w hotelach pięciogwiazdkowych. Tak jest, tak. Czy Pod nie? tytułem namiot, Pod tytułem, okej. rozłożony gdzieś w buszu czy na pustyni. Akurat na tej wyprawie też dzięki temu, że byliśmy w trójkę, mieliśmy dość duży komfort, jeśli chodzi o nocleg. I tak naprawdę... Bezpieczeństwo, tak? O tym mówisz? Nie tylko bezpieczeństwo, ale też... To nie zawsze chodzi o bezpieczeństwo, bo czasami akurat to poczucie bezpieczeństwa, jak się jest większą grupą, jest trochę złudne wręcz. Ale bardziej chodzi o taki komfort psychiczny, że jednak nie jesteś sam gdzieś w krzakach, tak? Tylko jest po prostu z tobą jakaś ekipa i gdzieś tam zawsze jest raźniej. Więc z tego względu też podczas tej podróży tak naprawdę 99% noclegów to były noclegi na zewnątrz, pod namiotem. Natomiast też musieliśmy sobie to odbijać, szczególnie w tych późniejszych etapach. Gdzieś tam Mauretania, Senegal, no to jak tylko był jakiś fajny hostel w dobrej cenie, z ciepłą wodą, wygodnym łóżkiem, ewentualnie też później moskitierom, no to zawsze się tam zatrzymywaliśmy na kilka nocy, żeby się po prostu zregenerować. Tak. Powiedz mi, czy w którymś kraju ktoś was zaczepiał w pozytywnym lub negatywnym słowa znaczeniu, czy to były Niemcy, czy Hiszpania, czy w Afryce, w Maroko? We wszystkich krajach tak naprawdę były interakcje jakieś, tak? 99% tych interakcji to były pozytywne interakcje. Tych negatywnych już nawet nie pamiętam, bo żadna z nich nie była też jakaś zbyt poważna. Chociaż nie, pamiętam, że w Niemczech mnie kierowca obtrąbił, że nie jechałem po ścieżce rowerowej, tylko po asfalcie. Okay. Więc nawet w Niemczech zdarzają się takie rzeczy. A czemu nie jechałeś po ścieżce? Tak, bo nie wiedziałem, wygodniej? Że jest ścieżka. Okay. Aczkolwiek też było wygodniej. W ogóle to było też ciekawa lekcja infrastruktury, jadąc tym rowerem przez Europę. Bo na przykład w takich Niemczech nie zawsze było to wygodne. W Szwajcarii było to dużo fajniejsze, bo zawsze te ścieżki rowerowe były po prostu wydzielone na normalnej drodze asfaltowej, dzielonej z samochodami. Natomiast gdzieś tam te pasy wyrysowane na asfalcie dawały ci takie poczucie, że okej, mogę tutaj być i to jest w porządku, tak? Natomiast w Niemczech były ścieżki rowerowe i gdzieś tam na rowerze z sakwami trzeba tym manewrować i się ich trzymać, co nie zawsze było wygodne. W każdym razie tych interakcji z ludźmi było bardzo dużo pozytywnych. No i one gdzieś tam się intensyfikowały, im bardziej na południe jechaliśmy. Pierwszy raz zostałem zaproszony przez kogoś tak po prostu na ulicy do domu w Hiszpanii, na Costa Brava, chyba jedną noc przed dojazdem do Barcelony. Więc to było takie, no jakiś taki specjalny moment tej wyprawy, bo zawsze czekasz na ten moment, kiedy ktoś po prostu do ciebie podejdzie na ulicy, zagada i cię Czyli zaprosi. Ile kilometrów musiałeś przejechać? No to w zasadzie tak, no trochę mniej niż połowę, no 2,5 tysiąca, coś takiego. No. Rowerem nie jedzie się prosto, pewnie tych tak. kilometrów było trochę więcej, do Barcelony jest... Tak. Pewnie z 2,5-3 tysiąca kilometrów. Tak, bo na południu Hiszpanii to była jakaś połowa, więc, okay. więc to musiało być około 3 tysięcy. No więc to był jakiś taki specjalniejszy moment, bardziej specjalny moment podróży. No a później w miarę jak wjeżdżaliśmy do Afryki i poruszaliśmy się na południe przez tą Afrykę, oddalaliśmy się od Europy, no to jakby też siłą rzeczy coraz bardziej stawaliśmy się atrakcją, tak? Szczególnie w Maroku, gdzie jeszcze ten taki szlak, ten kanał podróżniczy nie jest taki skoncentrowany, tylko jest bardziej rozproszony, no bo w Maroku masz dużo możliwości, jak pojechać. Możesz jechać przez góry, możesz jechać wybrzeżem, możesz jechać tak naprawdę gdzieś po środku, tak? Więc... A wy z tego, co kojarzę, jechaliście stosunkowo blisko wybrzeża? Nie, właśnie nie. My, to też był jeden z powodów, dla których nie byłem tak dobrze przygotowany sprzętowo, bo my właśnie finalnie zdecydowaliśmy, też tutaj trochę za namową Łukasza, który jest wielkim fanem przełęczy, zdecydowaliśmy się jechać przez góry. Jechaliśmy tak naprawdę przez trzy różne pasma tak naprawdę, bo jechaliśmy przez góry Rif na początku, na północy Maroka, później przez Atlas chyba średni i później na końcu przez Atlas wysoki. Więc jakby zaliczyliśmy trzy różne pasma. No i później, gdy zjeżdżasz z tych gór i już się zbliżasz do Sahary, ten kanał podróżniczy, on się tak troszeczkę koncentruje wokół tak naprawdę dwóch głównych dróg. No i wtedy już taki podróżnik rowerowy nie jest aż tak niespotykanym widokiem, tak? Okay. Ci ludzie się tam przewijają, jest wiadomo więcej osób na motorach czy w jakichś kamperwanach, natomiast na rowerach też się osoby przewijają, myślę, że spokojnie raz na tydzień, może raz na dwa tygodnie.
Więc ci ludzie siłą rzeczy są trochę bardziej oswojeni z tym widokiem, natomiast tak czy siak byliśmy regularnie zagadywani, czasem też zapraszani na posiłek, na herbatę, a czasem nawet i do domu, więc gdzieś tam to też była fajna okazja, żeby poznać tę kulturę, prawda? Mówiłeś o wyjątkowym momencie swojej podróży, który nastał w okolicach Barcelony. Tak. A czy miałeś również jakieś momenty krytyczne podczas tej podróży? Opowiedz o nich. Miałem. Jeśli były, oczywiście. Były. Głównie w tej podróży chodziło o zdrowie. Ja w ogóle przepraszam, że ci przerwę, ale doskonale pamiętam ten początek jakby podróży i jakby wydaje mi się, że te pierwsze dni to był to jakiś A tak. totalny hardcore, bo wyjeżdżałeś w pogodzie. Masz rację. Ja o tym zawsze zapominam, jak o tym mówię, ale masz rację. Początek był straszny, bo byłem zupełnie nieprzyzwyczajony przez te 7 miesięcy, jak tutaj byłem w sklepie, nie jeździłem takich długich dystansów z obciążeniem, więc ciało zupełnie nie było zaadaptowane. Miałem wiatr w twarz przez pierwszych 3 albo 4 dni, to taki dość mocny. Później zaczął się jeszcze deszcz. Do tego dokładasz to, że jesteś nieprzyzwyczajony do spania w namiocie, bo to jest normalne, że nie jesteś przez pierwszych kilka dni albo nawet 2 tygodnie. Musisz się przyzwyczaić, oswoić z lasem, więc rzeczywiście ten start był ciężki, masz rację. No, ale gdzieś tam jakby po prostu to ciało musiało się zaadaptować, tak? Inne trudne momenty, bo może wyleciał wątek, że tak powiem. No widzisz, ale to trochę taka. Nie, czy dobrze, ten pierwszy? Bo to później trochę taka klamra, bo był trudny początek i tak samo trudne było zakończenie. Przejazd przez. Trudne zakończenie było z powodu też takiego wysiłkowego, czy. Wiesz, w sumie czy nawet nie tęsknota? zakończenie, bo to się zaczęło już tak naprawdę od drugiej połowy wyprawy, jak tylko przyjechaliśmy do Afryki. No to tak naprawdę trudności zaczęły się już w Maroku. Zaczęło się od tego, co powiedziałeś, czyli ten aspekt fizyczny. Mieliśmy góry Rif, które pamiętam, że zupełnie się z nimi przeliczyliśmy. Myśleliśmy, że one będą łatwiejsze, bo tam nie ma żadnych takich wysokich szczytów. Okazało się, że było tam strasznie ciężko. Bo tam jechaliście po asfalcie? Czy po jakimś... Jechaliśmy po asfalcie, były momenty szutrowe w niektórych regionach, ale ogólnie chodziło o to, że po prostu tam cały czas było góra-dół. Nie było długich, ciągłych podjazdów, tylko było cały czas góra-dół i po prostu dziennie robiłeś 3-4 takie naprawdę strome, no podjazdy. I też relatywnie długie podjazdy, więc po prostu gdzieś tam tą energię mocno zabierało. Później troszeczkę odpoczęliśmy w miejscowości Fez, to taka znana turystyczna miejscowość w Maroku, ale później z kolei jak wjechaliśmy w góry Atlas, no to zaczęły się problemy zdrowotne. Potruliśmy się z Benem wodą, później Ben się pochorował, bo wysokość, więc jakby gdzieś tam zaczęły się te problemy zdrowotne i one tak naprawdę później cały czas się ciągnęły do końca już, nawet przez Saharę, kiedy jechaliśmy. To wynikało z dużych amplitud temperatur, bo po prostu wieczory, noce były zimne, poranki zresztą tak samo czasem, dni z kolei były gorące. Wynikało to z gdzieś tam trudności komunikacyjnych, jak na przykład te sytuacje z wodą, tak, z potruciem się. Tego można było uniknąć, ale właśnie z powodów komunikacji, niedogadania się z kimś, nie uniknęliśmy tego. No i wiesz, i to są takie małe rzeczy, które później się kumulują i gdzieś tam finalnie powodują, że jesteś w naprawdę kiepskim stanie po na przykład takim tygodniu złych decyzji, tak? No i te problemy zdrowotne całe do końca. No, ja nawet jak opuszczałem Senegal, to jeszcze miałem problemy z brzuchem, które się ciągnęły później przez 2 tygodnie po ukończeniu wyprawy. No więc szczególnie jak porównuję tę podróż do Dakaru z poprzednią do Sudanu, to no, wcześniej nigdy tak nie chorowałem, więc teraz to zdrowie gdzieś tam było na pierwszym planie. I zresztą Ben, który później z Dakaru kontynuował do Wybrzeża Kości Słoniowej, sam przyznał, że już ma dosyć Afryki po prostu, bo był zmęczony fizycznie, wycieńczony. Chorobami. Tak, okay. No. Czyli zemsta faraona, która zdarza się w Egipcie, zdarzyła się tak, po drugiej stronie i wiesz, Afryki. I ciężko było jej trochę uniknąć, nie? Bo nawet jak naprawdę się starałeś, a mieliśmy już takie momenty, że po prostu bardzo na to zwracaliśmy uwagę i robiliśmy wszystko, żeby było perfekcyjnie, nie wiem, to na takiej zasadzie, że na przykład podjeżdżaliśmy na stację benzynową, gdzie chłopaki mieli wodę, tak? I najpierw Łukasz pytał, czy ją można pić, później Ben pytał, czy ją można pić, później ja pytałem, czy ją można pić.
zawsze mówili, że tak, i finalnie nadal się truliśmy, tak? Więc jakby nawet jak już próbowaliśmy i naprawdę zwracaliśmy na to uwagę, zawsze coś, jakiś mały szczegół powodował, że po prostu coś nas dopadało, no i to się później ciągnęło i tylko jakby bardziej. Tą wodą myślę, że ci Marokańczycy wcale nie chcieli was oszukać. Tak, jak myślę, najbardziej. Że to jest kwestia po prostu ich przyzwyczajonych organizmów. Tak, no w tej sytuacji tak było. W tej sytuacji było dokładnie tak, jak mówisz, ale no mówię, nawet z tym jedzeniem też pilnowaliśmy tego bardzo mocno, żeby gdzieś tam wybierać knajpy, w których było dużo ludzi, które wyglądały w porządku, tak? No i też zawsze po prostu coś się zdarzało, a w trakcie poprzednich podróży jakoś tego wyzwania tak nie odczułem, więc wydaje mi się, że to też jest trochę specyfika Afryki i myślę, że jakbyśmy jechali dalej na południe, to by było jeszcze większym wyzwaniem. Jeszcze bardziej zintensyfikowane. Tak. A powiedz mi, bo mówisz o tych problemach, natomiast zdaję sobie sprawę, że tych przyjemnych momentów było znacznie więcej. Krajobraz zmieniał się z kilometra na kilometr, bo wyruszyłeś z Wrocławia przez Niemcy, Francję. W każdym kraju byłeś kilkanaście dni. Tak. Czy uważasz, że to jest przyjemne, jakby odczuwanie tej zmiany? To jest zauważalne? Czy to tempo, które daje rower, pozwala to odczuć? Czy Zdecydowanie. Wydaje mi się, że najlepiej ze wszystkich możliwych środków transportu pozwala ci to odczuć, no bo mógłbyś jechać na jakichś rolkach, ale to, że tak powiem, jest dość trudne, wydaje mi się, w egzekucji. Mógłbyś iść pieszo, ale to z kolei jest bardzo trudne logistycznie, no bo jednak woda, jedzenie, tak? No i chyba jeszcze dużo wolniej, więc jakby dla cierpliwych. Tak, można. Tak. A gdzieś tam rower ci dostarcza taką trochę równowagę w tych bodźcach, tak? No bo jednak ten krajobraz się zmienia. Może w zależności od kraju on się może zmieniać codziennie, może się zmieniać co jakiś czas, tak? Natomiast zmienia się. No a równocześnie jest na tyle wolny, że gdzieś tam ktoś może cię zatrzymać na drodze, możesz wejść z ludźmi w interakcję. No i to ci pozwala finalnie poznać te kraje tak naprawdę od podszewki. My regularnie miewaliśmy takie sytuacje w trakcie wypraw, że na przykład spaliśmy u jakichś ekspatów, tak, którzy mieszkali w danym kraju już kilka lat. No i my gdzieś tam będąc z nimi, opowiadając o naszych przygodach, okazywało się, że mieliśmy tak naprawdę okazję poznać ten kraj lepiej, albo przynajmniej tak samo jak oni przez tych kilka lat. Więc gdzieś tam rower przez to swoje powolne tempo daje ci możliwość takiej intensywnej eksploracji tej miejscowej kultury, geografii i tego wszystkiego, i tak naprawdę czujesz wszystkie te zmiany, tak? Jak wjeżdżasz w góry, no to od razu wiesz, że wjeżdżasz w góry, tak? Tutaj nie ma żadnej dyskusji. No tak. No. Czujesz to fizycznie, tak, no, wzrokowo, dokładnie, węchem i tak dalej. Powiedz mi, bo były jakieś określone ramy tej podróży czasowe, był określony cel, dojechać do Dakaru, ale czy mimo tego mieliście momenty, wspomniałeś o tej najwyższej drodze w Europie, na którą da się wjechać, czy to samochodem zakładam, że również, czy niekoniecznie? Do pewnego momentu, a od pewnego momentu już tak naprawdę tylko rowerem albo pieszo. Czy były jakieś miejsca, które również udało ci się zwiedzić, jakieś, nazwijmy to, szczególne, czy wiesz to co, tak, może tak naprawdę jakieś? Tak naprawdę jakby tutaj też trochę to tempo, które mieliśmy. Zwiedzałeś wszystko po drodze, to jest oczywiste, tak, natomiast tak. Czy były też jakieś punkty, do których udało ci się zajechać? Zdecydowanie, i właśnie to trochę to tempo, które finalnie musieliśmy sobie narzucić na końcu i które też trochę nas tak fizycznie właśnie gdzieś tam dopadło. Podmęczyło. Tak, podmęczyło. Ono było spowodowane tym, że właśnie pojechaliśmy mocno według jakiejś tam swojej fantazji, tak? A nie jadąc po prostu na przełaj. Głównie chyba tak, no bo jadąc już przez Saharę, przez Mauretanię, Senegal, to tak jak mówiłem, tam jest dość wąski ten kanał, jest jedna czy dwie drogi. Natomiast w Maroku mocno gdzieś tam skupiliśmy się na jakichś miejscach, przez które chcieliśmy przejechać. Były to tak naprawdę dwa miasta, Fez, Marrakesz, gdzieś tam, które mieliśmy na liście.
No i trzecia rzecz, to taka też była może nie atrakcja, ale coś, co zależało nam, żeby zrobić na tych rowerach, to była przełęcz o nazwie Test. Ona się tak nazywa w tym języku derreża, którym się mówi w Maroku, to się nazywa Tizin Test. No i to jest jedna z takich wyższych przełęczy. Są dwie najwyższe, nie pamiętam jak się nazywa ta druga. Natomiast są dwie takie wysokie przełęcze. No i zrobienie jej na rowerze czy na motorze, no to jest raz, że nie lada wyzwanie, a dwa ciekawe doświadczenie, bo widzisz, jak te góry Atlas powoli się zmieniają, tak? Gdzieś tam wyjeżdżając z Marrakeszu, który jest położony na chyba 700 czy może 500 metrach nad poziomem morza, wjeżdżasz na przełęcz, która ma chyba 2400, 2500. No i raz, że ten podjazd jest dość mocno rozciągnięty, więc to ci troszeczkę zajmuje i powoli sobie ten krajobraz obserwujesz, ale dwa, że jakby te ekosystemy też się zmieniają, tak? I wyjeżdżasz z lasów, no i wjeżdżasz tak naprawdę na bardzo wysokie szczyty, które gdzieś tam zimą mogą być oblodzone, czy w ogóle zasypane i nieprzejezdne, tak? No. Super. Cieszę się, że jakby oprócz tego osiągniętego celu mogłeś coś zobaczyć. Na pewno wiele osób się zainspiruje tą twoją wyprawą. Myślę, że wiele osób też będzie chciało o coś zapytać. Podlinkujemy może na dole jakąś informację na twój Instagram, gdzie Tak jest. osoby, które. Chciałem powiedzieć to, że nie będziemy tutaj mówić, w co się zapakować i co zabrać ze sobą, bo trwałoby to bardzo długo. Być może sam nakręcisz taki materiał oddzielny, a być może ktoś po prostu będzie mógł się o to podpytać ciebie. I wiem, że jako osoba lubiąca ludzi, wchodząca w interakcję, będziesz w stanie po prostu udzielić tej odpowiedzi. Także jeśli ktoś ma jakieś pytania, możecie też je zadać w komentarzu i też Zapraszam Was w ko serdecznie. komentarzu jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, a w zasadzie bardzo ważna rzecz, czyli Tak jest. rower Koga World Traveler. To jest rower, który jest stworzony dla podróżników, którzy jeżdżą po całym świecie. Powiedz coś o nim. Jak oceniasz ten rower? Jak wydaje ci się, dla kogo to jest rower? Czy to jest rower, który można jeździć na wycieczki w koło komina? Czy to jest rower tylko i wyłącznie dla podróżników, którzy chcą zrobić takie tripy po 7,5 tysiąca? Czy to jest rower szybki? Czy to jest wolny? Jakie są jego plusy i minusy? Mówiliśmy o tym, że można go obciążyć znacznie. Tak. Czyli do 180 kilometrów, czy kilogramów, przepraszam, czy to znaczy, że on musi być tak obciążony? No pewnie nie. Absolutnie nie. Pewnie Absolutnie może nie. też jechać osoba, która waży 120 czy 130 kilometrów z mniejszym ciężarem, ale co daje w ogóle ta możliwość obciążenia? Czy to jest po prostu kwestia tego, że rower jest mocny? Może wypowiedz się na ten Wydaje mi temat, bo się, masz duże doświadczenie, no tak. 7,5-tysięczne doświadczenie z tym rowerem. Wydaje mi się, że World Traveler jest przede wszystkim rowerem przeznaczonym dla osób, które chcą zwiedzać na rowerze, które chcą eksplorować świat, tak jak zresztą sama nazwa tego modelu wskazuje. Jest to rower idealny do tego, dlatego że, tak jak powiedziałeś, można go obciążyć, nie trzeba, ale można. Można na przykład zdemontować przedni bagażnik i pojechać tylko z tylnymi sakwami, tak? Więc jakby tutaj jest też jakaś możliwość manipulacji tym rowerem. Natomiast przez to, że jest on pancerny, przez to, że on ma szerokie opony, przez to, że ma aluminiową ramę od Kogi, która nie ukrywajmy też robi tutaj 90% roboty, to jest po prostu rower, który jest bardzo wygodny niezależnie tak naprawdę od warunków, tak? Czyli niezależnie czy mamy szutr, czy asfaltową drogę, czy podjeżdżamy pod górę, czy po prostu sobie jedziemy po ścieżce rowerowej prosto, będzie nam wygodnie i gdzieś tam jakby tą eksplorację rzeczywiście możemy uskutecznić z sakwami, nie przejmując się tym, że ten rower niekoniecznie do tych sakw jest przystosowany, tak? No i to się sprowadza do takich rzeczy jak to obciążenie, o którym już wspomnieliśmy, ale to się też sprowadza do takich rzeczy jak na przykład to, jak ten rower się prowadzi.
w momencie, gdy masz na nim cztery sakwy i na przykład 10 litrów wody na bagażniku, tak? Ta rama jest sztywna, ona zachowuje się pod tym obciążeniem dobrze. Nie musisz się bać, że ten rower gdzieś ci zaraz ucieknie. To się sprowadza do tego, że rower ma dwie nóżki, co może brzmieć jak jakiś absurd, ale w momencie, gdy się jest w trasie, jest to bardzo funkcjonalne rozwiązanie. No myślę, że przy sakwach jest to wręcz konieczne, prawda? Tak, przednich tak. I A jeśli jeszcze chcesz w ogóle robić zdjęcia w trasie z rowerem, no to to już w ogóle jest fantastyczne, tak? Bo możesz sobie go ładnie ustawić i nie musisz się przejmować, że coś ci zaraz poleci. Okay. Nie mówiąc już też o tym, że w ogóle możliwość postawienia roweru na dwóch nóżkach, które są stabilne i które przy dużym obciążeniu się nie łamią, bo zwykle nóżki na wyprawach się łamią, to jakby jest znane w środowisku, też pozwala ci uniknąć wielu awarii sprzętowych, tak? Bo jakby nie kładziesz roweru na sakwie, nie kładziesz roweru na jakichś dziwnych elementach, więc to wszystko sobie bezpiecznie stoi, tak jak powinno stać. Więc no jakby rower jest po prostu idealny do eksploracji. Dla mnie podczas tej 7,5-tysięcznej podróży chyba takim największą zaletą tego roweru był komfort psychiczny, bo po prostu wiedziałem, że ja z nim nie muszę tak naprawdę nic robić. On po prostu tą wyprawę przeżyje, tak? Moje jakby dbanie o ten rower sprowadzało się do tego, żeby napęd był czysty i dobrze naoliwiony, żeby wszystkie śrubki były regularnie dokręcone, tak? Opony napompowane. Opony napompowane, tak. Wspominałeś o tych oponach właśnie. Tak, tak, bardzo ważna rzecz. No i to tak naprawdę tyle, tak? Ewentualnie jeszcze hamulce wyczyszczone i klocki hamulcowe wymienione, bo w Europie było dość dużo jazdy w dół po błocie, więc te klocki szybko to powiedz się... w takim razie bez ściemniania, przejechałeś 7,5 tysiąca kilometrów. Co się uszkodziło w tym rowerze, co musiałeś wymienić, co musiałeś naprawić? Absolutnie nie było żadnej szkody takiej awaryjnej, że ja musiałem w jakiejś krytycznej sytuacji szukać serwisu, żeby gdzieś dojechać czy coś naprawić. Jedyne co w tym rowerze robiłem, to w Barcelonie, ale to intencjonalnie, taki miałem plan od początku, był smarowany support z tego względu, że wiedziałem, że czeka mnie przejazd przez pustynię i wiedziałem z grup rowerowych skoncentrowanych na Afryce Zachodniej, że niektóre osoby mają problem z tym supportem, bo po prostu dostaje się tam do środka piasek i to wszystko się wysusza i zresztą Ben miał ten problem, więc... Czy ty miałeś ten problem? Nie, 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 nie. Myśmy tutaj w Barcelonie z takim bardzo doświadczonym zresztą frame builderem nałożyli bardzo grubą warstwę tego smaru i jeszcze w ogóle zostawiliśmy smar na zewnątrz, specjalnie, żeby on po prostu ten piasek sklejał na zewnątrz i jest tutaj nadal warstwa tego, więc jakby absolutnie tego problemu nie miałem. I tak naprawdę oprócz dwóch flaków, które złapałem jeszcze w Europie, nic tutaj nie trzeba było naprawiać, nie było żadnych awarii, tak? Więc no jakby rower kompletnie bezobsługowy przy 7,5 tysiącach kilometrów. Mega, super. To jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich osób, które chciałyby właśnie taki rower posiadać, że ten rower rzeczywiście jest taki, jak Koga chciała, żeby tak, był. Tak. Czyli żeby był to rower, który przejedzie po wszystkim i wjedzie wszędzie. Wspominałeś mi o tym jednak, że to nie jest rower do jakiegoś turbotempa. Tak. Jeśli ktoś chce podróżować szybciej, to jednak rower o nieco innej geometrii bardziej się sprawdzi. Na czyli przykład rower Koga Colmaro Extreme. Dokładnie. Z insertami na widelcu przednim. Tak, czyli rower gravelowy z możliwością przymocowania jakichś sakw bikepackingowych, które pozwolą na szybsze przemieszczanie się, ale też stosunkowo gruba opona tam jest. Tak, tak. Także to jest rower do szybszej jazdy. Powiedz mi jeszcze geometria samego roweru. Czy ona tobie pasowała? Czy to był wygodny rower? Wsiadłeś na niego, w zasadzie decyzję podjęliśmy wspólnie, że zrobisz takiego tripa. Ty chciałeś go robić. Wybraliśmy odpowiedni rower, tak. Ale nie jeździłeś na nim, nie przygotowywałeś się wcześniej, zresztą to, co powiedziałeś na samym początku. Mhm. Czy ten początek był trudny, jakby geometrii, poznania geometrii tego roweru? Jeśli chodzi o geometrię, to nie powiedziałbym, że był on trudny i tutaj chyba takim najlepszym, może można powiedzieć, dowodem na to chyba jest to, że
Pomimo, że na tą wyprawę w przeciwieństwie do poprzedniej zabrałem sobie premium spodenki rowerowe od Asosa, specjalnie wydałem kasę, bo na poprzednie miałem używane spodenki, stwierdziłem, że teraz wypróbuję w terenie prawdziwych premium spodenek rowerowych. Dobrałem specjalnie spodenki pod długie jazdy wielogodzinne i użyłem ich dokładnie 3 razy podczas tej wyprawy. Resztę wyprawy po prostu jechałem w normalnych shortach sportowych, w których mi było znacznie wygodniej operować gdzieś tam aparatem i też rozmawiać z ludźmi, nie mając pieluchy z tyłu. Więc jakby jeśli chodzi o geometrię, nie miałem tutaj żadnego problemu. Też pomaga fakt, że mamy regulowany mostek, więc gdzieś tam możemy tą pozycję sobie dobrać do siebie i nie ma czegoś takiego jak w gravelach, szczególnie w gravelach, które obciążymy sakwami, że gdzieś tam to nasze ciało musi się troszeczkę do tej geometrii przyzwyczaić, po prostu rozciągnąć, tak? A powiedz mi, czy robiłeś jakiekolwiek modyfikacje w tym rowerze? Nie, bo nie było na to czasu tak naprawdę. No jakby decyzja o tym, że jadę, to były 2 tygodnie i ja tak naprawdę nawet tak technicznie, jeśli chodzi o części zamienne, czy jakieś tam takie zapasowe w razie jakiejś awarii, też byłem bardzo słabo przygotowany, nawet w porównaniu do poprzedniej wyprawy, gdzie miałem mniej doświadczenia rowerowego. Więc tutaj nie było czasu na jakieś większe modyfikacje. Jedyne co, to przed wyjazdem pozbyłem się błotników. Właśnie o tym chciałem wspomnieć. Tak. Pozbyłeś się, bo na poprzedniej wyprawie błotników nie miałeś i uznałeś to jako duży plus. Tak. Czy tutaj też po tym czasie dalej byś jadąc tą samą trasę zrezygnował z tych błotników, czy jednak... Wiesz co, te błotniki to też była decyzja, która była poinformowana tym, co właśnie wcześniej zasłyszałem o Afryce Zachodniej, bo po prostu widziałem filmy ludzi, którzy broczyli albo w błocie, albo po prostu w rzekach, które rozlewały się na drogi. Na przykład po kolana, no i nawet na moim Instagramie nagrywałem kiedyś coś takiego, mieliśmy taką sytuację, że jednego dnia rozbiliśmy się nad jeziorem, to było w Maroku, właśnie w górach Rif i po prostu bardzo intensywnie padał deszcz całą noc i cały poranek. I Ben, który miał błotniki, miał tyle błota, że nie mógł, tak naprawdę koło się nie kręciło. Po prostu on ślizgał się rowerem po piasku, czy później po asfalcie, więc ja z tego względu, z tych błotników zrezygnowałem, gdzieś tam idąc na ten kompromis, tak, i decydując, że będę po prostu trochę bardziej brudny. Wydaje mi się, że jadąc przez Europę mogło mi tych błotników trochę brakować, no bo jednak ten sprzęt niepotrzebnie, sprzęt i moje nogi były niepotrzebnie brudne, natomiast w kontekście Afryki wydaje mi się, że to była dobra decyzja i raczej bym przy niej pozostał. Mateusz Waligura, który jechał w zasadzie przez Indię, z błotników nie zrezygnował i powiedział, że w zasadzie przed wyprawą, nie wiem jak jest po wyprawie, nie rozmawialiśmy na ten temat, natomiast przed wyprawą powiedział, że to jest pierwszy rower, w którym będzie miał błotniki i te błotniki zostawia. Także to jest ciekawe, ciekawe spostrzeżenia, ciekawa taktyka, natomiast każdy ma swoją taktykę i każdy ma swoją wyprawę, każda wyprawa jest troszeczkę inna. Mateusz, cieszę się bardzo, że do nas wróciłeś, że uczestniczyłeś w tej wyprawie. Cieszę się przede wszystkim, że Ciebie poznałem jako osobę, że pomogłeś nam również w 2023 w sklepie. Twoja przygoda poniekąd się kończy z rowerami stylowymi, ale ja wierzę, że nasze drogi się jeszcze nie raz przetną i jeśli będziemy mogli Cię wesprzeć w tych podróżach rowerowych, to pamiętaj, że możesz na nas liczyć. Ja natomiast chciałem Wam powiedzieć, że jeśli byście mieli jakiekolwiek pytania odnośnie samego roweru, to zarówno ja, jak i Mateusz możemy na nie odpowiedzieć. Możecie zadać te pytania w komentarzach. Ciekawi jesteśmy tak naprawdę, czego nie dopowiedzieliśmy, o co chcielibyście dopytać. World Traveler też występuje w wersji elektrycznej dla osób, które chciałyby podróżować w innej formie tak naprawdę, bo rowery elektryczne to nie są rowery dla leniuchów, to są rowery dla osób, które chcą podróżować po prostu z prądem w innej formie, w innej formule. Powiedz mi na koniec jeszcze, czy ty planujesz jakieś kolejne wyprawy i kiedy one będą, czy jeszcze nic nie wiesz?
Wypraw rowerowych nie planuję i podejrzewam, że jeśli jakaś się odbędzie, to będzie to klasycznie spontaniczna wyprawa, organizowana na ostatnią chwilę. Natomiast teraz takim moim celem jest wyprawa biegowa. Myślę, że najwcześniej zrealizuję ją za może 5, może 7 lat. Takie dostałem estymacje na razie od jakichś tam trenerów, z którymi rozmawiałem tutaj we Wrocławiu. Natomiast zacząłem się już do niej przygotowywać. No i gdzieś tam powoli, krok po kroku, mam nadzieję tą przygodę zaczynać. Natomiast będzie to długa droga. Także jak widzicie, Mateusz nie jest podróżnikiem rowerowym. Przejechał sobie po prostu 7,5 koła na rowerze, bo chciał. Miał takie możliwości. Życzę Tobie, żebyś spełniał wszystkie swoje wyzwania, żebyś przebiegł świat dookoła lub osiągnął te cele, które sobie wyznaczysz. Dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki i wielkie. Jesteśmy w kontakcie. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.